I witam w gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 7 kwietnia 2021. Zaraz sobie przejdziemy do newsów. Naprawdę jest zielono, tak jak nas się pomaga, bo widzimy, że już tutaj mamy 91% na nasz cel, czyli cel mówi o walce dla rycerza Mikołaja. Także, jeżeli macie jakieś tam drobne za nadrzut, Możecie jeszcze dołożyć do 100 tysięcy naszego celu kryptonarodu. Widzimy, że tutaj pomagają cały czas osoby AGA, anonimowy pomagacz i inne osoby. Także dziękujemy tym wszystkim osobom, które pomagają. Można wejść jeszcze na kryptowaluty Ethereum, BTC, Litecoin i Nano, żeby wspomóc też tą osobę. Oprócz tego pamiętajcie, że jeszcze mamy w głowie twórcy Bitcoina książkę, która wspomni wam. O ostatnich 12 latach walki o skalowalność bitcoina, z czym to się je, o co chodziło i czy to wam się przyda w niedalekiej przyszłości. Możecie przeczytać recenzję książki, na którą zapraszam, i wtedy dowiecie się, czy też warto. Oprócz książki jest dostępny również audiobook, który jest wysyłany automatycznie w momencie wysłania tutaj zamówienia. Przejdźmy na CoinGecko. Widzimy, że bitcoin już tutaj atakował. 60 61 tysięcy i jest cofka, znowuż cofka do 58 tysięcy, także te 60 tysięcy, mimo tego, że pozytywnie to zaczyna wyglądać, no mamy tutaj pewne obawy co do tego, jak szybko przeskoczymy 60 tysięcy dolarów, ale nie wszystko stracone. Jeżeli jesteście w altach i walczycie o altcoin sezon, jeżeli jesteśmy w bitcoinie w granicach 58, 60, 61 tysięcy, to jest właśnie bardzo dobre podlewanie sezonu altcoinów. Tym bardziej, że dominacja Bitcoina spada, o tym dzisiaj sobie porozmawiamy i co to może oznaczać. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, Bitcoin Gold, zobaczcie, 52% w jeden dzień, Helium 26%, XRP 25%. Zobaczcie, kiedy doradziliśmy tą audycję z CryptoCrew, dokładnie 21 godzin temu. Wtedy w tej audycji, żeby was nie skłamać, spójrzmy, XRP był w granicach 71 centów. Wiadomo, że CryptoCrew ma swoje tutaj można powiedzieć duże możliwości obserwujących, bo jego audycje obejrzą często gęsto osoby w granicach 50-60 tysięcy na jedną maudycję, także to jest dużo osób w krypto. Jeżeli każda z tych osób zainwestuje w dany projekt, to jest też wiadomo, jakaś pomoc. Nawet jeżeli tutaj CryptoCrew przedstawia swoją opinię, to też bardzo dużo osób mówi, a, on to powiedział, to ja wtedy wejdę i może w to XRP teraz no, w tym momencie zainwestuję. Teraz w tym momencie, kiedy robię tą maudycję, XRP kosztuje około 1 dolar. 8 centów, praktycznie wchodzimy w 1,10 dolara, a tak na to, o czym on mówił, po wyjściu z tej górnej granicy, tutaj 1, dokładnie 10, jeżeli tutaj wyjdziemy, tam chyba było 1,8, dokładnie musicie przesłuchać tą audycję, kiedy i podparcie tej ceny, wtedy będziemy mogli iść na kolejne granice dolara 80, nawet tutaj pokusić się o all time high. W tej audycji też opowiedział nam, jaki jest realistyczny cel all time high, tego sezonu. Czy to jest 20, czy to jest 10 dolarów, czy to jest mniej, musicie już przejść na tą audycję. Year today, co pomaga Ripple w tych ostatnich wzrostach, to im tylko kryptokryju i analizy techniczne bardzo bycze, ale też ta ostatnia wiadomość z ostatniej chwili. Ripple zdobywa pierwsze zwycięstwo prawne przeciwko SEC, gdy sędzia wydaje wniosek o wymuszenie kolejnej, tutaj powiedzmy, rozprawy czy sprawdzenia pewnych dokumentów. Wiem więc sędzia, Sara Nedbur uwzględnia wniosek Ripple o wymuszenie na dzisiejszej konferencji dokumentów związanych z Bitcoinem i Ethereum, zadając cios amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych Giełd. Oby, tak sobie teraz myślę po boku, oby się nie wydarzyło, że po tej akcji z całym sekiem będziemy nagle widzieć też powiedzmy tutaj, pokłosie tego w stosunku do Bitcoina i Ethereum bo tak walczy XRP w tej sprawie, mimo tego, że mówią nie, 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 spokojnie, my się umywamy, tylko pytamy, dlaczego SEC nie zainteresuje się Bitcoinem i Ethereum, skoro interesują się Ripple, no i teraz po prostu też sąd przyjrzy się tych argumentom z Bitcoinem i Ethereum, więc jak to nosi YouToday, Ripple złożył wniosek o, Przymuszenie albo sprawdzenie tego, tych informacji, oskarżając o zatrzymanie dowodów, czyli nieujawnianie dowodów z Bitcoinem i z Ethereum. Także, no tu mogą się jeszcze wydarzyć ciekawe rzeczy, nie tylko związane z XRP, ale z Bitcoinem i Ethereum. Miejmy nadzieję, że nie. I ciekawy jestem, jak będzie się tłumaczyć SEC z Bitcoina i Ethereum, a dlaczego XRP nie jest albo jest securities. Im zdanie. I tutaj mamy też you Today dalej też informacje z SEC-u. Partner w firmie prawniczej Hogan Hogan, który śledził sprawę SEC przeciwko Ripple, mówi, że SEC ma ważną kwestię do wyjaśnienia sądowi. A więc teraz SEC będzie musiała wyjaśnić sędziemu, w jaki sposób przekształciła się w firmę zajmującą się bezpieczeństwem cyfrowym. SEC uzgodniła z Finsem status XRP, czyli... W skrócie, o co tu chodzi? Już wcześniej była sytuacja z FinCENem, z werdyktem z 2015 roku, gdzie Ripple został uznany za walutę cyfrową. I teraz pytają o ten argument z 2015 roku, co się wydarzyło od tego roku i dlaczego dzisiaj inaczej po prostu spoglądałem na tą sprawę. Więc ten argument dotyczący Fincen jest tym, który Ripple aktywnie wykorzystał przeciwko SEC w sądzie. To wyjaśnienie będzie częścią dokumentów, którzy prawnicy z obu stron będą omawiać dzisiaj w sądzie, stwierdził Hogan. Działania prawne zostały wszczęte przeciwko SEC, to już wiemy oczywiście i zobaczymy jak SEC będzie się tłumaczył z tego, że w 2015 roku przecież już mieliśmy sprawę związaną z XRP i wtedy było to Ogłoszone, że to jest po prostu waluta cyfrowa. Co się zmieniło od tego momentu, czy regulacje, czy zupełnie inaczej patrzą na ten pogląd, nie wiemy. Ale na pewno dobre pytania zadają z XRP przeciwko tej sprawie, czyli prawnicy, za związani z tą sprawą. Więc o tym będziemy obserwować w niedalekiej przyszłości. YouTube Polka Dotku sama będzie następną platformą, dla kogo Tetera. Dlaczego to jest ważne? Więc Tether prawdopodobnie wyda swoje tokeny i na Kusamie i na Polce DOT. Więc zobaczmy co to może oznaczać. Zgodnie z komunikatem prasowym udostępnionym YouTube, Today Tether Limited zespół zajmujący się postępem technologicznym czyli nasz stablecoin wiadomo, zamierza wdrożyć swoje aktywa na Polka DOT i Kusama. Waldo Ardoino, CTO w Tetherze, czyli prezes, można powiedzieć od spraw technicznych, podkreśla, że Polkadot i sama powinny być uważane za środowiska technologiczne nowej generacji dla mechanizmów Tethera. Polkadot to jeden z najbardziej ekscytujących projektów w ekosystemie tokenów cyfrowych i spodziewamy się, że token Tether, albo Tether, jak to niektórzy tłumaczą, będzie gotowy do wykorzystania, ponieważ będzie on zasilał wyłaniający się ekosystem DeFi firmy Polkadot. Pokado dzięki swojej konstrukcji spadochronowej, czyli parachainów, tutaj bardziej można to tak tłumaczyć, ma zdolność znacznego wzrostu w najbliższych latach. Wzrost ten będzie napędzany przez wysoki poziom skalowalności. I Peter Mauricz, szef spraw publicznych w Parity Technologies, początkowej głównej jednostce rozwojowej stojącej za Polkadot i Kusama dodał, że ta wersja jest kluczowa dla postępu DAPS i też siedziby w Polkadot. Zespoły budujące zdecentralizowane aplikacje z myślą o przyszłości obejmujące wiele łańcuchów, coraz częściej szukają stabilnych monet, które działają w wielu sieciach, aby zapewnić użytkownikom. Płynne wrażenia albo bardziej tutaj wdrożenia tej całej technologii, z tej trafiają po prostu do właśnie tej sieci Parachain i Polka Dot sama prawdopodobnie będzie kolejnym ich wyborem. Nie wiemy kiedy dokładnie, ale w momencie publikacji kapitalizacja Tethera przekroczyła właśnie 43 miliardy dolarów. IRS czyli Fiskus w Stanach Zjednoczonych. Chce śledzić transakcje kryptograficzne za pomocą sztucznej inteligencji. IRS opublikował zawiadomienie popisujące badanie technologii w celu egzekwowania przepisów podatkowych dotyczących kryptowalut. Obejmuje to stosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do publicznie dostępnych informacji o kryptowalutach. Ogólnie rzecz biorąc, IRS intensyfikuje kontrolę rynku kryptowalut. Także wiemy, że im zależy żebyście się rozliczyli z podatków, jeżeli jesteście rezydentami Stanów Zjednoczonych. No i teraz będzie korzystał z systemu AI, do tego właśnie pomocnego. Więc dlaczego sztuczna inteligencja? Chodzi o to, że IRS, czyli Fiskus, chce zautomatyzować procesy i usprawnić egzekwowanie przepisów, zaawansowany rozwój rynków kryptowalut i ogólnie technologii zachęcił autorytet do nadążania za zmianami. Czyli no, bardzo proste to jest automatyzacja. Robimy kod na AI, AI sprawdza, czy na przykład nasze konto zarezerwowane w jakiejś giełdzie nie wypłaciło wyżej niż 20 tysięcy dolarów. W ostatnich 4 latach automatyzacja powoduje to, że powiedzmy Fiskus dostaje taką informację, wtedy oni starają się też o to, żebyśmy po prostu dostali od nich upomnienie o po prostu zapłatę podatku. Także nie tylko Giełdy im pomagają, co widzimy właśnie w przypadku Stanów Zjednoczonych. Ostatnio mieliśmy Coinbase, potem mieliśmy Polonix, za chwilę będzie Kraken, które muszą wysłać dane użytkowników czy inwestorów z ich giełd, które wysłały w ostatnich czterech latach przynajmniej 20 tysięcy dolarów przez te 4 lata. Nie w jednym roku, przez te 4 lata. Także to jest ciekawe. Jeden z najbardziej wpływowych Tutaj influencerów w przypadku bitcoina zamyka swoją byczą pozycję w związku z obawami o spadki cen. Bitcoin może spać poniżej 50 tysięcy dolarów, zgodnie z konfiguracją handlową, którą podzielił się Johnny Moe, niezależny analityk rynku. Wpływowy twórca mediów społecznościowych, szeroko przez inwestorów i handlowców w przestrzeni kryptowalut, ujawnił niedźwiedzią konfigurację w Twitchie opublikowaną we wtorek. Zamknął to, co nazwał długimi, lewarowanymi pozycjami, które odnoszą się do zadłużonego zakupu aktywów z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie. Ten ruch wskazywał, że Pan Mu spodziewa się, że cena Bitcoina ulegnie znacznej korekcie w przyszłych sesjach. Więc dlaczego ma takie obawy? Pan Mu zauważył, że czułby się pewnie, gdyby cena bitcoinów przekroczyła co najmniej 61 tysięcy. Mówiłem na początku tej audycji, próbowaliśmy przebić 61, było 6200, 8, 6800, ale te 61 były tutaj nie do osiągnięcia jeszcze. Do tego czasu spodziewa się, że kryptowaluta cofnie się w korekcie, jeżeli to się nie zdarzy. Zgodnie z konfiguracją przedstawioną na powyższym wykresie, tutaj sobie sprawdźmy ten powyższy jego wykres. Mówi o tym, że możemy mieć shorta, po prostu terminową niedźwiedzią perspektywę, że te 60 tysięcy znowu zostanie odparte. Więc niemniej jednak pan Moe przedstawił wystarczająco dużo powodów przemawiających za swoim ostrożnym podejściem, jeden z nich obejmował pozornie trwający altcoin sezon. W tym tygodniu najwięksi rywale Bitcoina byli na szczycie swojej gry. Ethereum, druga co do wielkości, kryzysu, a przekroczyła poziom odporności psychologicznej 2000 dolarów. No i Binance Coin 388. I widzimy, że tu jest w granicach 400 dolarów. Spójrzmy na wykres na chwilę. W tym momencie jest 397. Także no, mamy delikatną teraz korektę na jednogodzinnym wykresie. Ale pan Mo zasugerował, że napływ aktywnego kapitału do altcoinów osłabi atrakcyjność Bitcoina w perspektywie krótkoterminowej. W międzyczasie analityk zauważył również, że ryzyko przełamania BTC do dolara na fali 9-tygodniowej średniej ruchomej zwiększyłoby jego ekspozycję na 20-tygodniową średnią, kroczącą, która obecnie znajduje się poniżej. 40 tysięcy, czyli tutaj mamy ten drugi wykres, który mówi nam, gdzie się znajduje ta właśnie 9 tygodniowa, nie 20 tygodniowa średnia krocząca, tu dokładnie w granicach 40 tysięcy dolarów. Więc zobaczymy, czy ta korekta właśnie w tym momencie nadchodzi, czy alty przy tej korekcie się utrzymają, a my przejdźmy do analizy dominacji Bitcoina, która może mówić nam o właśnie. Alt sezonie. BTCD spada poniżej 60%. To jest tak, jakbyśmy mówili dzisiaj. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma 65 lat, mężczyźni przechodzą na emeryturę. To jest taka sztandarowa liczba 65 lat. Ona się zmienia oczywiście, bo teraz niektórzy mają 67, 68, ale. Ogólnie, przyjmijmy, że 65 lat to jest właśnie przejście na emeryturę. Tak samo jest w Bitcoinie. BTCD, czyli to jest dominacja Bitcoina, jeżeli ta dominacja spada poniżej 60%, wtedy wchodzimy w tak naprawdę altcoin sezon. W tym momencie BTCD jest w granicach 57% 57,70% i kolejne poziomy wsparcia znajdują się w pobliżu 54%. I 49%, także idealnie, jeżeli Bitcoin by spadał jeszcze niżej, nawet do tych 50 tysięcy, które mieliśmy przed chwilą, tą niedźwiedzią analizę, a altcoiny w tym samym czasie wzrastałyby i nie spadałyby z Bitcoinem, to może właśnie oznaczać ten nasz długo wyczekiwany altcoin. Sezon. Od kiedy ten wskaźnik BTCD spada, czyli tej dominacji Bitcoina, od grudnia 2020 roku. W tym czasie został właśnie odrzucony długoterminowy obszar oporu 71%. Spadek był gwałtowny, a dominacja spadła aż do poziomu wsparcia 57,5%. Wsparcie trwa od kwietnia 2019 roku. Obecnie notuje się tuż poniżej tego poziomu, więc ten alcoin season może być tutaj w naparciu. 2 kwietnia indeks altcoinów Altperb przekroczył poprzedni rekord wszechczasów wynoszący 3768 dolarów, od tego czasu rośnie jest to ruch wspierany przez wskaźniki techniczne RSI, właśnie przebił się powyżej 70, a oscylator Stochastic dokonał byczego przecięcia również. Ponadto MACD przekroczył terytorium pozytywne, więc wniosek. Podsumowując, wartość BTC znacznie spadła w 2021 roku. W wyniku spadku spadła poniżej długoterminowego poziomu wsparcia, dlatego prawdopodobnie będzie dalej spadać jeszcze w szybszym tempie, a to może oznaczać bycze wyniki dla altów na naszym. Markecie. Vive Ranadive, prezes i dyrektor generalny i gubernator Sacramento Kings, ogłosił tego wieczoru w Clubhouse, że każdy w jego organizacji, czyli w klubie, może otrzymać zapłatę w bitcoinach. Ile chcą. Historia zaczęła się wkrótce potem po twicie od członka publiczności Clubhouse. Tak się złożyło, że byłem w pokoju, którego gospodarzem był klub o nazwie Satoshi Roundtable, kiedy. Tim Draper znany w branży inwestor typu Venture Capital kupujący Bitcoina z aukcji Marshalla w 2014 roku. Wezwał Viveka Ranadive do przyłączenia się do niego i teraz właśnie tym pokój był współgospodarzem Bruce'a Fentona, znanego adwokata i inwestora Bitcoina od 2012 roku. I nosił nazwę Draper And Friends zamierzam ogłosić w ciągu najbliższych kilku dni, że zamierzam zaoferować wszystkim w organizacji Kings, że będą mogli otrzymywać dowolną część swojej pensji w Bitcoinach. W tym gracze powiedział Ranadive, zgodnie z Neil Jacobs, znany z Clubhouse jako regularny moderator kafe Bitcoina, opublikował na Twitterze tą wiadomość. Także gracze tutaj w tym przypadku Sacramento Kings, w NBA będą mogli otrzymywać zapłatę w Bitcoinach. Mam nadzieję, że nie będą one konwertowane na fiaty z bomby. Bo to też jest ważna dla nas informacja. MicroStrategy pozyskuje dodatkowe pozycje w BTC ile ich 253 bitcoiny, czyli około 15 milionów dolarów w bitcoinach właśnie zakupili po średniej cenie 59 300 dolarów, czyli około. 1600 dolarów poniżej rekordowego poziomu tej kryptowaluty. Więc tu, w tym przypadku, jeżeli BTC będzie spadał do 50 tysięcy, jak tu niektórzy zauważyli wcześniej, będą na stracie. Ale miejmy nadzieję, że oni mają lepszą smykałkę i większe kule, nie u nogi, tylko te, które przewidują przyszłość, że te 59 tysięcy, które weszli, pozwoli im na pewno na jakieś zyski w niedalekiej przyszłości. Ale widzimy, że kolejne zakupy przez Michaela Saylora zostają tutaj upublicznione. Jeżeli śledzicie Litecoina, dąży on do nowych rocznych Maksimów, czyli szczytu lokalnego, pomimo braku fundamentów. No, hmm. mamy altcoin sezon, praktycznie, także fundamenty odkładamy na bok na chwilę. Wiemy o tym, że wiele projektów, które można byłoby się wydawać, że nie mają tych fundamentów, ale dalej wzrastają. Niemniej oceniać, czy Litecoin ma fundamenty, czy ich nie ma, ale na jaką cenę pod na jakiej cenie należy się skupić. W tym momencie brakuje mu 38% do maksimum rocznego, wynoszącego ponad 290 dolarów. Także wiemy, że XRP ostatnio radzi sobie świetnie w stosunku do nawet 3-letnich tutaj jakichś maksimów. Tu mamy jednoroczne maksimum Litecoin na granicach 290, a potem będziemy w nieodkrytych terytoriach. Także weźmy to pod uwagę, bo w tym momencie widzimy, że jesteśmy w dobrym miejscu, żeby te wzrosty się pojawiły. Na Flare też się dzieje, bo będą mieli teraz pierwszą swoją w historii platformę NFT. Przestawiają Sparkles, także jeżeli będziecie myśleli o Sparkles, wiecie, że to jest na Flare i będzie to pierwszy projekt Flare skupiony na NFT. Dlaczego Sparkles wybrał go zamiast Ethereum? Sprawdźmy. A więc, uruchomienie Sparkles, aby przenieść NFT do Flare, zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem opublikowanym na Medium, zespół Sparkles ma zamiast dostarczyć ramy techniczne do bicia niewymienialnych tokenów na Flare. Więc. Dlaczego tak się dzieje? Obecnie, jak zauważają, większość NFT jest udostępnianych na blockchainie Ethereum. Tymczasem, zespół Sparkles przyznaje, że opłaty Ethereum są zbyt wysokie, więc programiści muszą szukać alternatywnych rozwiązań. Ponadto, konsensus Ethereum dotyczący proof of work, oparty na mocy obliczeniowej górników, pozostawia ogromny ślad węglowy. Co to oznacza? Aha, globalizacja tutaj jest pełną parą. Bo widzimy, że to jest niezgodne z klimatem i ocieplaniem się tego klimatu. Chociaż wiemy, że jeżeli byśmy przedstawili Wam dowody z książki, które mówią o tym, że ten klimat się nie ocieplia, a bardziej jest tutaj oparty na statystykach i cyklach, które są przedstawiane, ale dzisiaj akurat jesteśmy na tym ocieplaniu. I jeżeli byśmy sobie sprawdzili też różne informacje, które wychodziły wcześniej z tych wszystkich technologicznych, science, innych powiedzmy, gazek, które mówiły, że w 2020 nie mieliśmy już istnieć. Poziomy mórz miały być już na największym poziomie. No to 20-30 lat temu tak nas straszono, to wiemy, że ten hmm, klimatyczne zestawienie nie wiemy z czym to związać. Bardziej chyba z wyzyskiem w postaci nowych podatków dla krajów, które jeżeli one by były wprowadzone, musiałby je opłacić, a co to oznacza? No, że wtedy na pewno by był nowy podatek od czegoś, na którym można bardzo fajnie zarobić. Card usuwa giełdę kryptowalut w Korei Południowej. Wiemy, że tam jest premium ostatnio i troszeczkę to psuje nam całość wyceny pewnie Bitcoina i dlatego CoinMarketCap zdecydował się usunąć te właśnie giełdy, żeby tutaj nie kolidowały ze statystykami. Także w rozmowie dla Cointelegraph menadżer treści CoinMarketCap Molly-Jan Zuckerman powiedziała, że usunięcie było spowodowane premią obserwowaną na giełdach kryptowalut z siedzibą w Korei Południowej. Dostawca analiz kryptograficznych szacuje, że cena BTC jest około 6% wyższa niż na innych giełdach. No i wtedy wiadomo, że jeżeli bierzemy statystyki z CoinMarketCap, ta cena by była zawyżona, a oni nie chcą, żeby jeden kraj decydował o cenie, powiedzmy, zawyżonej BTC. Peter Brand mówi o tym, że właśnie uformował się legendarny, rzadki wzór na XRP, czyli Peter Brand też legenda handlu mówi o tym, że w tym momencie tworzy się coś bardzo rzadkiego na XRP. BTC Parado XRP utworzyła niezwykle rzadki punkt podparcia, który jest używany przez wykres punktów i figur. Brand twierdzi, że może to być potężny sygnał kupna. Złożona formacja punktu podparcia, którą można zauważyć tylko raz na kilka lat, zwykle wskazuje, że określony zasób jest gotowy na odwrócenie trendu po osiągnięciu dna, zgodnie z wyjaśnieniem Branda. Złożony punkt podparcia jest zawsze dolnym wzorem, nigdy górnym. Występuje, gdy rynek tworzy złożony wzorzec, długotrwały i przedłużający się po bardzo długim spadku, więc tu. Mówimy o XRP, który wzrósł o ponad 72% w ciągu ostatniego tygodnia po przekroczeniu dolara, no i po raz pierwszy od 5 marca 2018 roku. Brand był niezwykle krytyczny wobec kryptowaluty, wielokrotnie nazywając ją oszustwem ze względu na jej powiązanie z firmą Blockchain Ripple. Także mimo tego, że mamy takie zarzuty, wykresy to są wykresy. Tak jak widzieliśmy u CryptoCrew, nieraz tam newsy, nie dochodzą, tylko wykres. Też mamy problemy w Stelarze. Niektóre węzły w sieci Stellar przestały sprawdzać transakcje. Stellar Development Foundation próbuje ustalić dlaczego. Nie wszystkie węzły STF działają poprawnie. Węzły prowadzone przez inne organizacje działają, więc tutaj mamy niektóre dostępne albo już niedostępne od paru godzin no i nie wiedzą dlaczego. Także Stellar pracuje nad rozwiązaniem problemu, ale twierdzi, że sieć nadal działa, mimo że własne węzły SDF nie działają, ponieważ jest zdecentralizowana, a większość węzłów walidatorów sieci Stellar nadal działa, sieć nadal przetwarza transakcje. Sama sieć nie została zatrzymana, ponadto każdy kto uruchamia własną instancję Horizon, zamiast polegać na publicznej instancji SDF, może nadal używać interfejsu API do przesyłania transakcji i przeszukiwania danych sieciowych. Więc węzły walidatora odnoszą się do komputerów z oprogramowaniem blockchain. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej rozproszone są węzły, tym bezpieczniejsza jest sieć, bo mamy mniejszą decentralizację, ponieważ sieć może nadal funkcjonować, nawet jeśli niektóre węzły nie działają. Podczas gdy STF obsługuje węzły, podobnie robią to firmy przetwarzające płatności, takie jak CoinQuest, Wirex i Satoshi Wszystkie pozostałe aktywne według witryny agregatora danych Stellar Bit, ale inne walidatory, prawdopodobnie te, które podlegają na Stellar Horizon API, ani na własnym zawodzą. Według Stellar Beat sieć ma teraz tylko 21 węzłów walidatorów. Dopóki firma SDF nie może rozwiązać problemu, giełdy kryptowalut monitorują sytuację. BISTA ogłosił dzisiaj, że wstrzymuje wypłaty XLM, waluty sieci Stellar, a Coinbase powiedział, że prowadzi dochodzenie. Także jeżeli macie jakieś problemy w tym momencie, ta sieć działa. Ale wiadomo, w razie W niektóre giełdy podejmą odpowiednią Decyzje. Rosyjska grupa lobbystów rozpoczyna nową kampanię przeciwko prawom antykryptograficznym. Także nawet w Rosji wiemy, że ostatnio próbuje się wprowadzić różne drakońskie regulacje w stosunku do kryptowalut. I tutaj mamy grupę rosyjskich lobbystów pod przewodnictwem kancelarii Digital Rights Center. Rozpoczęła nową kampanię przeciwko inicjatywom regulacyjnym, które jej zdaniem utrudniają przyjęcie kryptowaluty w tym kraju. Także. Będzie takich inicjatyw dużo więcej. Słyszymy już, na przykład w Stanach Zjednoczonych powstaje grupa lobbystów. Tak samo w Indiach, gdzieś tam giełdy napisały swój list do regulatora, że oni robią wszystko, co w ich mocy, żeby wprowadzić tutaj KYC, AML i tutaj wszystko będzie tak jak należy, więc te grupy się pojawiają. Teraz ja mam takie pytanie na sam koniec tych wszystkich informacji, czy one mają jakąś skuteczność? I o tym się dowiemy już w niedalekiej przyszłości. Czy Rosja wprowadzi całkowity zakaz krypto, czy, czy nie? Czy po prostu taka rosyjska grupa lobbystów wygra tę sprawę? Miejmy nadzieję, że im się uda. Playboy uruchamia galerię sztuki NFT na platformie opartej na Ethereum. To mnie nie dziwi. Na przykład, jeżeli będzie Walt Disney, następnym, też mnie to nie dziwi, bo jeżeli łączycie kropki w globalizacji, to wiecie o co chodzi. A my przejdźmy do ci informacji. Amerykański magazyn rozrywkowy Playboy ogłosił właśnie uruchomienie internetowej galerii sztuki w postaci niewymienialnych tokenów. W tym celu nawiązał współpracę z platformą opartą na Ethereum Nifty Gateway, jeden z wiodących rynków NFT. Będzie zawierać bogatą kolekcję dzieł sztuki i fotografii, która obejmuje prawie 70 lat. Więc widzimy, że tutaj Playboy. Ma zmianę wizerunku marki. Magazyn poszedł bardziej w postępowaniu w kierunku, odkąd rodzina zmarłego Huga Hugo Fechnera sprzedała swoje ostatnie udziały w Playboy Enterprise w sierpniu 2018 roku, a ekipa tysiącletnich redaktorów nadała mu nowy wygląd. Długo po rozkwicie w latach 70. ten kultowy magazyn próbuje teraz odkryć na nowo i znaleźć nowych odbiorców dzięki NFT. Rachel Weber, dyrektor spraw marki Playboy'a, powiedziała Business Insider, że postrzega NFT jako ogromną szansę biznesową. Także widzimy, że oni też tam się borykają z nową reklamą. I ja mam takie pytanie: czemu rodzina Hugh Hefnera sprzedała wszystko? Hmm, co tam się wydarzyło w tej całej epoce Playboya? To jest ciekawe. Przejdźmy do kolejnej wiadomości: Bitcoin minerci, czyli górnicy, zrzucają pół miliona BTC, ale nawet to nie zrobiło wrażenia na cenie ostatnio, bo widzimy, że faktycznie. Górnicy też sprzedają swoje, powiedzmy, bitcoiny. Ym, na przykład tutaj mamy 666 tysięcy bitcoinów sprzedali. Kiedy? Zaraz sprawdzimy. Od początku pandemii. Od marca 2020 roku tyle BTC zostało sprzedanych. Także widzimy, że mimo tego, że mieliśmy te paraboliczne wzrosty, górnicy przez cały czas sprzedawali BTC. W sumie, w sumie górnicy wypuścili na rynek ponad 666 tysięcy BTC. Taka troszeczkę diabelska liczba, nie? Gdy niewielu sprzedaje swoje monety, a rezerwy giełd wciąż się kurczą. Więc nawet przy takiej dużej podaży pochodzącej od górników, ten zasób trwał tylko coraz wyżej. Czyli coraz wyżej szliśmy z tą ceną i nic tutaj nie zostało zachwiane. A co jest bardzo ciekawe, to po spadku, albo bardziej po sprzedaży tych 666 tysięcy BTC zaczęli akumulować, czyli. Widzimy, że mamy odwrócenie tych górników. Pewnie w tym całym okresie sprzedali tyle, ile ma, chcieli. Zamówili nowe sprzęty na kolejne parę lat. No i teraz przechowują w tych cenach te BTC. Co to może oznaczać, jeżeli mają rację górnicy, to to, że BTC może iść jeszcze wyżej. Jeżeli zastanawiacie się, ile zarobił Coinbase w pierwszym kwartale 2021 roku, to całkowity przychód, czyli nie zarobek, ale przychód to jest 1,8 miliarda dolarów. Zobaczcie, jak to wygląda na wykresie. Także Coinbase zgłosiło szacowany całkowity przychód 1,8 miliarda dolarów za pierwszy kwartał. Liczba ta została uwzględniona w szacunkowych wynikach finansowych Coinbase opublikowanych we wtorek po południu. Dane liczbowe obejmowały 3 miesiące kończące się 31 marca. Wśród innych szacunkowych liczb, wolumen obrotu 335 miliardów dolarów to w porównaniu z 89 miliardami dolarów wolumenu, który opublikował w czwartym kwartale 2020 roku. Także widzimy, jak tutaj jest, albo jakie tutaj jest zainteresowanie ludzi, może pomału ta ulica wchodzi Coinbase to jest chyba pierwszy przytułek tych, którzy no, chcą mieć bardzo szybką ekspozycję na powiedzmy, kryptowaluty, na pewno w Stanach Zjednoczonych, a Coinbase zgłosił również aktywa o wartości 223 miliardów dolarów na platformie. Także na taką ilość mają aktyw na swojej platformie. Przejdźmy na polskich youtuberów, krypto Raport, moja strategia na bitcoina i kryptowaluty. Na kwiecień 2021 czas na alty. Mike Satoshi z sezon altów, dominacja BTC spada, XRP to to the moon. No i czy Ripple wygra SEC, Coinshares, Litecoin, ETP? Jurek jest analizy, alt sezon właśnie trwa i tutaj macie bardzo dużo kryptowalut, nie będę ich tutaj tłumaczył, nawet polski list tutaj jest, także zapraszam. Mamy FX MAC, czy CFD na złoto i streblo, to dobry pomysł. Kontrakty terminowe na metale szlachetne, jest też encyklopedia kryptowalut, poranek z krypto, Grayscale, Bitcoin, ETF i co tutaj jeszcze mamy? Chwila, 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 zgłoszony, alty rozpędzone. Kryptokamikadze, XRP, dolar, brak zrozumienia czy brak cierpliwości. Jest też kryptowujek, sezon altów trwa nadal, czas szukać perełek. Grupa traderów, Alcoin season w pełni, XRP, LTC, BTC i inne shitcoiny. Szczepan Bentyn, tokeny personalne, a tokeny NFT. Tokenizacja personalna, Piotr misiurek, w którym momencie cyklu jesteśmy, kupować, sprzedawać, gościnnie stokasz Przemier, Przemek Uminiecki, dominacja BTC spada, co teraz? No i rekin biznesu, kryptowaluty z mega potencjałem na wzrosty. No i też mamy oczywiście Jarząbka, Grayscale sprzedaje swoje bitcoiny. Fil konieczny, kryptowaluta Koti. czy warto inwestować? I dosłownie, a, Bitcoin SV Polska, a to już chyba mieliśmy. Bitcoin, Turing Complete, Nick Szabo i Adam Bak nie mają racji. Co myślą eksperci YouTube'a? Fil konieczny w tym przypadku. No i też 3, 2, 1 krypto. Dosłownie zobaczcie, 29 sekund temu mówię. Sprawdzę w razie czego, czy Maciek i inni YouTuberzy w czasie dodawania tej audycji nie dodali co, coś o ciebie. Także mamy rzutem na taśmę Maćka po trzech dniach. Mam nadzieję, że spokojnie te święta przeżył razem z rodziną. Dlatego go widzimy po takim okresie. Jak wyznaczyć poziom? DeFi statuje, uwaga, SFP. Koti też tutaj jest, Ada, XRP, WiFi, Tenset, Budowlanka shiftuje w 3D. Także tutaj też zapraszam. Przejdźmy jeszcze na komentarze, zobaczmy co tutaj się dzieje. Robert Gold, a Cardano nikt nie chce po jednego dolara. Będzie 100 dolarów za sztukę i będzie płacz, że mogłem kupić jak był po jeden dolar. Ludzie są ślepi. ICX też obiecujący, południowo koreański killer. No ale zarabianie nie jest dla wszystkich. Ethereum 7500, dlaczego uważasz, że Cardano wyprzedzi Bitcoina? A, <grywa> bo to chodzi o kapitalizację też. Więc, no to jest ciekawe pytanie. Jak odpowiedział Robert? A dlaczego zakłada, że Ada wyprzedzi BTC? I dlaczego uważasz, że ja tego chcę? A, jeżeli zbliży się do połowy wartości Ethereum, myślę, że stworzy wielu nowych milionerów, w tym i mnie. Ja już jestem zarobiony na Cardano. Kupowałem kiedy było po 35 centów. Teraz wiesz, okazja na dobre zakupy. Także macie tutaj kogoś, kto jest bullish nastawiony do oczywiście e, no Cardano w tym przypadku. ROAR Dzięki za info, świetna robota, nie ma problemu. Łukasz, bajką siedzę od 11 centów i cały czas trzymam, bo projekt ma naprawdę wielki potencjał do wzrostu. Teraz wiele projektów wierzcie mi ma taki potencjał. Cokolwiek to jest, nie jest to związane nawet z fundamentami, które nie ruszyły się może. W wielu tych przypadkach od trzech lat, ale jesteśmy w altkoń sezonie, tutaj wszystko jest mało racjonalnie. Mamy też super Satoszowa z Bombolic, który pompuje Polk, czyli Polka Markets w jego przypadku, bo wszystko zainwestował w Polka Markets, a te co wymienił moim zdaniem nie warte uwagi. Niektórzy nie zgadzają się, że ICX odpali, a Polk to jeden z największych niewypałów. Straciłem na nim mnóstwo hajsu. Shitcoin do śmieci. RAF uważa. <grystanie> a Bitcoin SV all the time, a nawet o Bitcoin SV. Tak. W ostatniej analizie CryptoCrew, nie tylko u Jurka, ale też w analizie CryptoCrew, znalazł się BSV jako bardzo dobry byczy wykres w stosunku do dolara. Nie mylić z BTC, bo tam ostatnio, wiadomo, chociaż... Osiągnął minimum w stosunku do BTC i teraz jest wzrostowy BSV. Także to też należy wziąć pod uwagę. Dobra, mamy to. Ja Wam życzę wspaniałego dnia, kolejnego życzę Wam. No i pamiętajcie: zostańcie z Bitcoinem.